Mało czasu, żeby mówić o rzeczach i każdy by chciał powiedzieć o wszystkim i potem chodzi o wszystkim po trochu. Ja bym chciał się skupić na jednej prostej rzeczy. Powiedzcie mi, ilu z was zrobiło grę? Jakąś. Jakąkolwiek. Może być w Game Jamie nawet. No ja dziś. Wow. Brawo, dobra. A kto z was robi grę, ale nie skończył jeszcze? Też super. Dobra, a kto z was nigdy nie zrobił gry i by się chciał nauczyć albo nie, ale już się. Mały. Dobra, słuchajcie, ja chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o pitchowaniu. Pitchowanie to jest coś bardzo trudnego. To się nazywa po angielsku elevator pitch. Elevator pitch, czyli wyobraźcie sobie, że wsiadacie, zrobiliście grę i jedziecie do San Francisco na GDC. To jest największy międzynarodowy event, gdzie deweloperzy się zjeżdżają z całego świata. Jest jeszcze E3, jest pełno rzeczy, ale GDC to jest miejsce, gdzie chcecie jechać i pokazać swoją grę, jeżeli chcecie, żeby o was mówiono. Jedziecie na GDC, macie swoją grę, macie ją na laptopie, który macie w plecaku, wsiadacie do windy i tam jest na przykład jakiś edytor z Polygona, albo z Vice'a, albo człowiek, któremu chcecie pokazać waszą grę. Ale winda jedzie tylko 8 sekund. Macie 8 sekund, żeby niekoniecznie, żeby zwrócić jego uwagę na siebie, na swoją grę, żeby opowiedzieć o tej grze w taki sposób, żeby on był z nią zainteresowany. On nie musi wiedzieć, o co chodzi w tej grze po tych 8 sekundach. On nie musi w ogóle mieć, możecie, nie musi mieć konkretnego pojęcia, jak ta gra wygląda. On musi, wy musicie zdobyć jego uwagę przez te 8 sekund. I potem, jeżeli zwrócicie jego uwagę, bo jest milion takich ludzi, którzy chcą pokazać grę osobemu człowiekowi na wizji, będziecie mieli okazję, żeby zagrał waszą grę. Kiedy napiszecie mu maila, potem na przykład powie, o, to jest ten koleś, który mi opowiadał o tej grze, albo o, to jest ten koleś, którego spotkałem w windzie, jest strasznie spokojny i opowiadał mi o swojej grze. Tak więc tak, ale zanim zaczniemy. Kto wie, co to jest? Dobra, kto z was ma, nie ma konta na Twitterze, ręka do góry. Dobra, ręka do góry. Kto z was ma więcej niż 10% baterii na telefonie, ręka do góry. Dobra, teraz wszyscy telefony i zakładamy konta na Twitterze. Serio, serio. Nie macie mnie followować. To macie klikować z hashtagiem GameDevPest. Słuchajcie, każdy deweloper indie musi mieć Twittera. Każdy deweloper, jeżeli chcecie robić gry, jeżeli chcecie, żeby ktoś o tych grach usłyszał, to jest miejsce, na które idziecie. Twitter. Jeżeli będziecie mieli nawet 200 followersów, no to jest 200 ludzi, którzy usłyszą o waszej grze od razu. No my są Twittera szybko. Tak więc serio, wyciągnijcie teraz wszyscy telefony i dołóżcie Twittera i zacznijcie pisać o tym, co tu się dzieje z hashtagiem GameDevPest. I kiedy ktoś wejdzie, żeby poczytać o GameDevPest, znajdzie was, znajdzie wasze tweety i zobaczy, zobaczy kim jesteście. Ja sobie teraz pozwolę, co to działa? Twitter? Nie, moje mesonne. Nie. Bardziej co? Do tej pory jestem na tym razie. No słuchajcie, Twitter jest taki też trochę. Taką trochę, ale nie alegorią, anegdotą, metaforą. No,
podobny jest do piszowania, bo macie 140 znaków, żeby napisać do swojej gry. Plus chcecie wrzucić zdjęcie, plus chcecie wrzucić hashtag, plus chcecie wrzucić oczywiście link do swojej gry. Więc macie tych znaków na przykład 100. I musicie napisać, zrobiłem grę o słoniu, który... I koniec. Jest link i zdjęcie, to wszystko. Kto na to kliknie? Zombie. Tak, no. Proszę. Wy zakładajcie konto na Twitterze. Ja mam... Tak więc, żeby rozgrać atmosferę... Kto zna tą grę? Wszyscy grają... Kto nie zna? Kto nie zna? To wam pokażę. Pokażę wam, żeby pokazać, że to jest gra, którą tak naprawdę ciężko o niej opowiedzieć i przez długi czas miałem problem. Co mówić ludziom, którzy chcą się dowiedzieć, co za grę robię. Najpierw jest ostrzeżenie, potem jest MacPixel, to jest on, cieka na bombę, bomba wybucha. Nie ma dźwięku. Nie ma dźwięku. Prawda, to bez sensu. This is your first time playing this game. To jest ciekawostka. Udało mi się przesnikować dwa hakery. MacPixel, odrzucimy później. Wszystko wybucha. Jesteśmy tu, kopiemy dziadka w dupę. Znikamy, pojawiamy się tu. Bierzemy dziecko, wrzucamy je do dziury. Nie, wkładamy do dziury, otwieramy drzwi. Za drzwiami jest coś. Chapter, pierwsza runda, pierwsza easy call, easy boom. MacPixel save the day. I teraz tak, co się dzieje? Jest wyspa. To jest druga. Są miesiąki, MacPixel. Jest hot dog, który jest bombą, jest 20 sekund, za te 20 sekund pewnie wybuchnie, więc bierzemy tego hot doga i podajemy go keczupem, tak, i walimy sobie twarz. Wszystko wybucha. MacPixel. Następnie jesteśmy w szpitalu, jest człowiek, ma pompę w dupie i trzeba mu wycisnąć i ona wypadnie. Zatujemy świat, nic nie wybucha, dostajemy medal. To jest MacPixel. Dobra, ale teraz uwaga, 8 sekund. Ja bym chciał... Gdzie jest ten film? Ja bym chciał was teraz. Czy ktoś, kto grał w MacPixela i zna tą grę, jest w stanie mi opowiedzieć w jednym zdaniu? Ręka do góry, chętnie. Potrzebuję chętnie, będę dzisiaj potrzebował dużo chętnie. To nie ja gadam, a potem mi gadam o woli i zaraz zupełnie stracę głos. Kto grał w MacPixela? Ręka do góry. O czym jest MacPixel? Opowiedz. Wyobraź sobie, że ja nie mam pojęcia, o czym jest taka. Następny. Trzeba uratować świat przed bombą. Następny. Grałeś? Grałem. MacPixelu chodzi o to, żeby zrobić coś z bombą tak, żeby nie wybuchła. Jeszcze raz. Saper i kurde jednocześnie i jeszcze mam dopóki na czas. O, ty już lepiej. Słuchaj, ja przez miałem problem, mówię, że to jest taka gra, w której trzeba rozwalić bombę i mamy 20 sekund, ale jak nam się nie uda, czy nam się uda, to przechodzimy do następnej planszy, ale potem jak ją przejdziemy, to ten nie trzeba jej robić kółko, jest 60 kółko, a tak naprawdę jest 100 i one są różne i są śmieszne. I nikt nie rozumiał, co chodzi. I dowiedziałem się, trzeba mówić o tej grze inaczej, zacząłem mówić tak, MacPixel to jest gra, w której kopiemy ludzi w dupę i wrzucamy dzieci do wulkanu, żeby bomba nie wybuchła. I to jest proste i to tak naprawdę nic o tej grze nie mówi, ale zwracam uwagę. Opowiedz mi o tym. Wtedy już mam czas, żeby o tym opowiedzieć. Tak? Można też powiedzieć bardzo ciekawą rzeczą, którą ktoś powiedział, to jest, że WarioWare plus Monkey Island. To jest tak. Więc jeżeli wasza gra jest połączeniem dwóch gier, trzech gier, ośmiu gier nawet, to warto o tym powiedzieć. Nawet jeżeli jest bardzo podobne do jakiejś gry, aż wam głupio, będzie powiedzieć, że to jest tak jak, nie wiem, moja gra to jest tak jak Flappy Bird, tylko z samolocikiem. Po prostu, wiadomo o co chodzi, wiadomo o czym jest moja gra. I dalej. Piczujemy. I teraz chciałbym was bardzo zachęcić do wejścia na scenie. I piczowania gier. Mam tutaj listę
Paru gier nie waszych. Do gier do piszowania swoich własnych gier przejdziemy później, ale tak żeby się rozgrzać. Gry, które wszyscy na pewno znają, ale o których nie tak łatwo powiedzieć. To ja może za... Nie! Chętnego, potrzebuję, chętnego. Jednego. Patrz, no patrz. Brawo dla niego. Słuchajcie, tak jak mówiłem na... Zgadłem. Na spisowanie takiej gry jest już ważne. To, mój. No słuchajcie, ja mam takie... Chciałbym, żebyś opowiedział mi o grze, której tytuł jest tutaj. Widzisz? Masz mikrofon, dajesz mikrofon i mam 8 sekund. Tak jest! Brawo!
Chcesz jeszcze raz? O nie jeszcze raz. Następny możesz zjeść! Dalej go tam do mleka. Trzymaj mleko. Jak co, to mam mleko. Dobra. Którą mam być kolejny raz? A jak ktoś jada papryczkę, nie dotykać się oczy, buzie i uwaga, jak się czasz. Tak. Rany na palcach też nie macać. Rozumiem, że jest wersja hardcore, kiedy papryczkę się wyciera w oczy, tak? Masz otrak, który nie potrafisz przeczytać. Wciągasz kreskę z soli, smarujesz się przez cytryną i się dopojesz. Uwaga. Masz super zbroję. Walczysz przed obcymi. Ręce do góry. Crisis. Tak! Brawo! Następny! Nie trzeba jeść papryki. O, jest! Kto? Ja wiesz, nie widzę cię. To jest ja. 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 To Final Fantasy! Final Fantasy! Nie! Najlepszy podróż! Brawo! Dobra, następny, a ty! Chodź, słuchaj! Jak chcesz robić gry indie, to musisz być człowiekiem bezczelnym. Nieważne. Ja stoję teraz na scenie i mówię do was wszystkich. I się nie boję. Są ludzie, którzy mają większą tremę. Ty, chodź. Chodź. Nie trzeba jeść papryczki, chodź. Są ludzie, którzy mają większą tremę, są ludzie, którzy mają mniejszą tremę. Ale jeżeli chcecie opowiadać o swoich grach i ktoś wam da możliwość stanięcia przed na przykład 1,5 miliona ludzi, na konferencji Nintendo, Sony czy Microsoftu i opowiedzenia o swojej grze, to jest rzecz, której nie chcecie przepuścić. Ty, chodź! Zespołowy. Tak, ty! Ty, który gumę wyjesz? No, tak, i ktoś tam, kto przypomni, tak, ty! Jano, coś nagrywa? Nagrywa. Nagrywa się czy nie? Nagrywa się. No ty! Ty też! Ciebie też! Jeszcze ktoś! Co? Dobra, jak masz na imię? Dobra, opowiesz nam teraz o... Powiedz, skąd przyjechałeś? Skąd przyjechałeś? Warszawa. No jaki jest twój problem? To rozbieramy cię. Uwaga! Chcesz papryczkę? Profesjonalnie. Zasłużna polska przygodówka. Tak jest! Brawo! No, dawaj. Gwałcić prostytutki sama pracy. Gita! Dzień dobry.
Granata. 8 sekund. Lepa, lepa, cycki, cycki, diabeł. Diabla! Lepa, lepa. Wiedźmin! Co? Tekken! Postał! Tekken! Pegasus, strzelanie po smici. Tak! Trzeba było iść do przodu i strzelać. Klocki. Minecraft! Tetris! Tak jest. Dwie armie, bohaterowie, magia, miecz. Heroes! Heroes! Tak jest! Tu, 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 tu. Co? Ogarnij kamerę? Trzymaj!
Ale oni nie zgadzą. Zgadzą. Na to, tak? Pewnie, że tak. Dobra. Wielka, który jak podniesiesz nóż, lecisz przez wszystkie pomieszczenia, siekasz. Kanters. Ręce do góry. To z galu, no. No. Kanters. Nie, ręce do góry. Tak, ktoś powiedział. No. Dobrze. No. Już masz to. No już zgadł, no. Najostrzejszą. Daj mu drogę. Na drogę to weź sobie to. Ale nie jedzie. Nie wiemy. Chcesz powiedzieć? Nie, nie. No, uwaga. Gra 2D i trochę 3D. Zmieniasz perspektywę. Ręce do góry, ręce do góry. No, fest. Tak jest! Następny. Podnosimy ręce do góry, uwaga! To jest gra o kawałku mięsa, który... Super, super, super! Dajcie do końca pić! Tak! Polska gra napisze takimi grudami. Ręce do góry. Polska gra? Polska? Nie, Polska. Nie, Polska. Nie dostaniesz mleka. Uciekasz z sześcianu.
Piuk! Super Hexagon! Coś zepsułeś. Nie,
Najpierw nie przez tak to powiedzieć, no. Najpierw jest. Ow!
Najgorsza gra na świecie. Stevia! Majskami! Dragon Age 2! Nie, Dragon Age 2! Ja nawet nie wiedziałem, co ma to kanał. Nie masz prawdy, Pisco! Zostańcie, kto sprzedał pinkę! Zrobiłem pełno małych gier. Na Game Jam. O których? No, nie ma internetu. Ja ci dam internet. To jest Czekaj, ja ci dam internet zaraz. Ja mam. Dużo małych gier na Game Jam, ale zawsze każdą jestem w stanie zsumować w jednym zdaniu. Kiedy robiłem gra nazywa się Badass versus Hipster, jest Badassie, który walczy z Hipsterami po prostu. Albo gra, w której Józef Stalin i Karol Marx są panów gejów i na święta mają cudowne dziecko. Ale boją się, że pracownicy socjalni chcą mi nie odebrać, więc Stalin z Shotguna strzela do powietrza i trzech mogę. To jest prawdziwa gra. Gra Planet Life, w której jest mała planeta, w której można tylko pracować, spać i jeść. Chodzimy do pracy i spać i jeść. Praca i spać i jeść. Gra. Pamiętajcie, gry, które robicie, małe gry, duże gry, próbujcie. Próbujcie. Kiedy idziecie komuś pokazać, spróbujcie opowiedzieć komuś grę tak, żeby go zainteresować. Nieważne, on nie musi wiedzieć, o czym jest ta gra. Nie musi wiedzieć, jak się w nią gra, nie musi wiedzieć, ile to będzie kosztować, na jakiej platformie będzie wyjść, w czym ją zrobiliście. Ważne, żeby go zainteresować. To wszystko, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że wszyscy z was zdążyli Twittera w międzyczasie. Zdążcie Twittera, czytujcie rzeczy. Związane z grami, wtedy będą was followować ludzie, którzy interesują się grami, którym będziecie mogli powiedzieć o swoich grach. Bardzo krótki film. Dobra, to wszystko. Dziękuję.